Dzień dobry. Dzień dobry. Jest godzina 5:30 już. Miałem budzik ustawiony na 5:00. Jeszcze sobie troszkę pospałem. Było dosyć ciemno, teraz już się robi tak właśnie bliżej wschodu. Nie wiem, czy słyszycie ryczące byki. Całą noc ryczały. Niesamowicie. Chcę wam pokazać, jak wygląda jeziorko. I jeziorko wygląda tak, że rzeczywiście unoszą się mgiełki. Tam już nie będę schodził, bo chcę iść po aparat od razu. Tam unoszą się mgiełki i za 20 minut jakieś będzie wschód słońca. Dlatego ja już, nie przedłużając tego wstępu, idę po aparat. Tutaj na tych łąkach jest też fajnie, bo jest zamglenie, pięknie wyglądają pajęczynki w rosie. Ale tutaj nie spodziewałbym się raczej jeleni, bo nie słyszałem, żeby ryczały w tym miejscu. Dlatego tutaj chyba na zdjęcia na razie nie ma co przyjść. Mgiełka wygląda fajnie, ale nie ma tutaj co focić. Pójdę jeszcze tutaj do tego miejsca, do drogi i zobaczę, księżyc. Rogalik malutki. O, fajny poranek. Bardzo fajny poranek. Tak więc ja dzisiaj zapraszam na taką właśnie fotografię połączoną z pewnie jakąś eksploracją. Na razie nie wychodzę jednak na kajak. Musiałem wczoraj spuścić powietrze, żeby schować go do samochodu. Taki klimacik. Tutaj wczoraj coś chodziło. Jak wspominałem, stałem sobie tutaj na tej górce, focąc gwiazdy. Wyraźnie słyszałem tutaj na tych łąkach, jak coś chodziło. Ale ryczał tam. Okej. Idę po aparat, idę trochę, pokręcę trochę po focy. Mgła tutaj jest fajna. Nie ma w ogóle wiatru. Więc ona jeszcze troszkę się utrzyma. Już będzie po wschodzie. Przyjdę może na te łąki. Pobawię się z tymi pajęczynkami. Tymczasem idę nad jezioro, złapać te ulotne mgiełki. Dosyć chłodno jest, sorki za moją fryzurę i wygląd, ale jest wcześnie rano, musicie wybaczyć. Zapraszam do oglądania. Thank you.
tak to się dzieje dzisiaj z rana. Właśnie jest wschód słońca. Mgiełki pięknie. Mgiełki pięknie zasuwają nad wodą, tak jak się spodziewałem. Dawno nie byłem o wschodzie słońca gdzieś w terenie. Jest fajnie, ale brakuje chmurek do zdjęć. I też jakichś takich mocnych elementów tutaj na brzegu. Bo jeśli chodzi o fotografię, no to jest taki jeden kadr. Ewentualnie tutaj właśnie te trzcinki, tamta resztka mostku. I w tle las, ewentualnie tam, gdzie jest ten wędkarz, ewentualnie tam jest taki malutki obrazeczek, gdzie ten półwysep się kończy, ale nie ma tutaj kadrów za bardzo, niestety jest tak pusto dosyć. Gdzieś może w innym miejscu przy brzegu coś by było ciekawszego, natomiast tutaj jest jak jest. Jeszcze zaraz pójdę tutaj na brzeg i zrobię ten pomost, bo on jest takim jeszcze elementem ciekawym. Natomiast tak patrząc tylko na jezioro, jest dosyć pusto do filmów. Do filmów no też takie tylko kadry są w sumie. Zdjęcie jest pusto. Idę jeszcze, póki to słońce nie wyszło, tutaj nie jest za ostre, to idę jeszcze zrobię szybko tutaj zdjęcie tego pomostu. I tak o.
bawi się właśnie z pajęczynkami. Niezły kosmos. Prawie zero wiatru. Idealnie. Rosa pokazuje tutaj struktury pajęcze. Bardzo fajnie można się pobawić w różne takie zbliżenia. Ja akurat nie używam tutaj żadnych pierścieni makro. Po prostu jest to obiektyw 70-300. Bieram sobie ładne całe pajęczynki. Ładnie gdzieś tam je w kadrze sytuuję. W tle jeszcze ryczą byki. Odzywa się coraz więcej ptaków, kaczek. Gdzieś tam słychać żurawie czasem. No, jest piękny klimat. Naprawdę fajny. Ogólnie poranne poruszenie jest wszędzie. Gdzieś tam się zjeżdżają różni wędkarze, rybacy. Wypływają łódkami. Jakieś tam słychać cały czas głosy, niestety, cywilizacji. Ale tak to już jest. Nie jestem przecież w totalnej dziczy. No, mam nadzieję, że udało się nagrać trochę odgłosów. Te klipy wideo, które widzieliście z nad jeziora, też fajne. Natomiast, jak mówiłem, trochę mało tam motywów. Póki jeszcze nie ma tutaj ostrego słońca i jest fajna rosa, to pobawię się z tymi pajęczynami. Wziąłem plecak, słuchajcie, taki mam pomysł. Biorę aparat. Pójdę tam pod tamtą ścianę lasu, gdzie jest fajne słoneczko, grzeje. Usiądę sobie gdzieś, zjem śniadanko w top plenerze, żeby tutaj nie siedzieć. Tu jest duża dosyć wilgoć. Przepraszam za chrypkę poranną. Mgiełki już zeszły, tak zaczęło lekko wiać od strony jeziora. Słońce już jest dosyć wysoko. Tutaj, jak mówiłem, jest cień, wilgoć taka, chłód jest dosyć taki, natomiast tam dalej na łąkach jest bardzo przyjemnie. Zestaw z teleobiektywem, może uda się jakieś sarenki jeszcze złapać. Ładne tam są nawet krajobrazy, zaraz wam pokażę. Dwóch rzeczach chciałem wam powiedzieć przy okazji. Noc totalnie nieprzespana. Nie mogłem zasnąć, nie wiem czemu. Śniły mi się też trochę te jelenie ryczące, cały czas jakieś dziwne sny, non stop się budziłem. Mam wrażenie, że w ogóle prawie nie spałem. Pierwszy budzik miałem ustawiony na 5 rano, ale było jeszcze dosyć ciemno, więc stałem w końcu 5:30. No i jak było, to widzieliście. A druga sprawa, tę niezłą przygodę miałem, bo tutaj sobie stałem, jeszcze coś kombinowałem z tymi pajęczynkami i dokładnie tutaj stąd wyleciały dwie sarenki, pobiegły w stronę tamtego lasu, a za chwilę coś tutaj zaczęło się kotłować, iść prosto na mnie. Się wystraszyłem, przygotowałem już, znaczy w sumie nawet zacząłem kręcić film. Myślałem, że wyjdzie na mnie zaraz jakiś leśny stwór, ale okazało się, że był to grzybiarz, który tutaj się w tych sosenkach tłukł i zbierał kanie, oczywiście. Tam jest taki fajny krajobraz, zaraz wam pokażę. Natomiast no, jako że on chodził tutaj i zbierał te kanie, to ja szybko się cofnąłem do samochodu i pozbierałem to, co tam było, bo
Oj, w brzuchu mi burczy. Bo bałem się, że wrócę do domu z pustymi rękami. Wczoraj już mi chyba 8 czy 9 sztuk zakosili. Dzisiaj ja sobie pod samochodem schowałem 4 sztuki, takie najbardziej wyrośnięte. Dwie jeszcze takie małe zostawiłem. No ale widzę, że on już pojechał. Przyjechał tutaj tylko zrobić szybką przebieżkę. Widocznie lokalny grzybiarz ma swoje miejsca. Robi codziennie rundkę albo co któryś dzień. Wszystko zbiera i jedzie do domu. Dlatego ja zabezpieczyłem swoje kanie dzisiaj, żeby się nie sfrajerzyć jak wczoraj. O, i tu jest, już trochę te cienie poznikały i jest troszkę gorzej, bo wcześniej fajnie na tych łąkach jeszcze były takie długie pasma cieni, ale podała mi się ogólnie kolorystyka taka późnoletnia. Tu jeszcze w dole wcześniej były mgły, teraz już nie ma po nich ani śladu. Tak samo niedługo, jak już zacznie grzać słońce, nie będzie rosy i już nie będzie tego klimatu. Natomiast teraz jeszcze, póki jest rosa, można poszukać właśnie sobie jeszcze jakichś motywów, jeszcze jakiś pajęczynek, co jeszcze chcę zrobić, bo to słońce szybko tutaj wysuszy ziemię. Ale no, taki klimacik, takie łąki. Szkoda, że tu wczoraj byków nie było, bo byłby naprawdę niezły klimat. Albo dziś nad ranem, o, kruczysko poleciało. No, po mgłach nie ma śladu. Rosa jeszcze została. Tak więc ja się jeszcze tutaj pobawię trochę fotograficznie. Takie oto rzeczy chciałem wam powiedzieć z rana. Idę sobie tam właśnie pod ten lasek na drugą stronę. Buty i tak już mam mokre totalnie. Ale już skoro są mokre, nie będę zakładał innych. Jest dosyć ciepło, nie ma wiatru. Jeszcze takie piękne tutaj motywy są różne, jakieś roślinki, jakieś takie rzeczy. Coś tutaj poszukam, mikropajęczynki. Fajnie. No, a co będzie dalej? To nie wiem. O której będę wracał do domu? Nie wiem. Czy będę dzisiaj pływał kajakiem? Nie wiem. Czy pójdę na grzyby? Nie wiem. Nic jeszcze nie wiem. Muszę się obudzić, zjeść coś. Coś na pewno wymyślę. Połączymy się niedługo. Miejscówka, słuchajcie, tak jakbym wyczuł, że czeka na mnie tutaj ławeczka w takim miejscu z takim widokiem. No ciekawe, bardzo ciekawe. Nie wiem, czy to myśliwi zbudowali tą ławeczkę. Ciekawe. No i powiem wam, co wymyśliłem, bo już chyba mam plan, ale żebyście nie oglądali mojej zaspanej buzi, to pójdę tutaj w las, może coś znajdziemy przy okazji. A plan, myślę, że jest taki, że tutaj ogarnę samochód, jeszcze trochę odpocznę, umyję się, przebiorę, pozbieram graty,
I pojadę już stąd, nie będę tutaj wodował kajaku. Ale kajak ogólnie chciałbym jeszcze dzisiaj zwodować i gdzieś popływać, natomiast podjechałbym na jakieś inne jeziorko, bo zobaczyłbym coś innego po prostu z chęcią. No dwa, że w sumie ten kajak już mam rozłożony, on i tak jest wilgotny, więc go nie złożę do torby. A skoro już jest rozłożony, to można by to jakoś wykorzystać, więc... co to za skrzynia? Patrzcie, się pojawiają już... Oj, się pojawiają maślaki. Jeden duży maślak. Maślaczki. Maślaczki sobie wychodzą pod sosnami na skraju pola. Fajne. Lubię maślaczki, nie lubię się z nimi grzebać, bo trzeba je czyścić, ale lubię maślaki ogólnie. Dobra, nie będę przedłużał. Będą jeszcze cięcia pewnie tego wszystkiego. O, chciałem wam po prostu pokazać ten poranek, póki jeszcze jest. I do zobaczenia już być może z trasy albo z kolejnego miejsca. Nie ma co tracić dnia, trzeba się ogarniać. Hej. Voices.